300. Wszystkie te dzieła, płótno za płótnem, jak dorożkarski koń, były smutne. Jedno tylko było wesołe, bo namalował tam swoją szkołę. W różu, złocie, czerwieni i bieli, namalował portrety nauczycieli. I stojąc przy swoim dziele wykrzyknął: niech żyją wszyscy nauczyciele! Trzeba okularów. Zakładają panie te ultra nowoczesne okulary.
Do twarzy cisnę ptaszka. Złe. Bierzemy to nowoczesne urządzenie. Celujemy w młodzież. Celujemy w młodzież. I... trzeba nacisnąć. Najniegrzeczniejsza, najbardziej rozchulana młodzież. Milknie jak makiem zasiał. Czekaj, spróbuję. Mam soczewki na mnie, nie działa. To nie fajnie. A co tam pan jeszcze ma? Co ja jeszcze mam? Pan czeka. O! Jaki pan, tak źle wygląda? Nie zgadnie pani, co to jest. Pan SMS-a do ciebie pisze. Dobra, ja idziemy później. Również celujemy w tym młodzież. Przyzywa to dyrektora bądź nauczyciela, którego się boją. A działa tak szybko i niespodziewanie, że nawet nie zamieniają się w grzeczne aniołki. A ja to bym się bardziej buki bała. Wie pani, przyjdzie pani do mnie po pracy, coś pomyślimy, pokombinujemy. Ale to... Ale ty się odpocząłem, Daszka! Uspokój się, już! Przepraszam. Ale powiedz mi pan, czy to będzie działać? Oczywiście, że będzie. Mam tutaj wszystkie niezbędne certyfikaty. Bo właśnie. Aż cztery. Reszta się nie zmieściła. Dobra, ale ja jeszcze miałam, coś tam pan jeszcze miałeś tam. No mam, ale to coś specjalnego. No, to już od ciebie jest ten potem. Ale fajnie. A, wspaniałe! Na moje czwarte po 18! Taka ładna. Badu! A ty może się nie widziałeś bardziej. Nie. Taki dobry uczeń, a taki. Ojej. O. No i nie ma. Bożoga! Zaiste! I trwoga! Blady cień wyciąga rękę. Ściska gardło! Mrozi serce! Aż od tego drżą mi ręce. Drżą mi ręce, drżą mi nogi. Weekend upragniony. Ach, niech stopi weekend błogi. Matematyka. Wzory. Równania. Cyrkiel. Linijka. I kreda złamana. Bożoga! Języka polskiego studiowanie. Barok. Renesans. Polska młoda. Bożoga! I fizyka. Nauka ścisła. A czy Einsteinem, astronomem, czy Newtonem jestem? I oto jest pytanie. Bożoga! Języki zagraniczne. Które nocą sen spędzają. Kloczą język. Duszę w niepokojach trawią. Ja sobie wypraszam. Akurat język niemiecki to jest bardzo prosty i precyzyjny język. Dla przykładu, jedno proste słówko. Hotten, totten, stotter, trotten, mutter, beutel, ratten, latten, gitten, kopa, atten, tatter. Oznacza ni mniej, ni więcej. Jak zabójca hotentocki i matki, jąkającego się i głupiego syna, zamkniętego w plecionym koszyku na kangury. Proste, prawda? Kwas! Kapusta i kwas! Bożoga! Ja przez pana noce. Ile stracone? I nad nami, karty srogie. Już szykują nam. Bożoga! Ach, młodzieży moja droga, ja sposób mam na wroga. Kam jest waszym wybawieniem? Ja ratunkiem na cierpienie zwalczę wasze uciśnienie. Niby jak? No właśnie, kim ty w ogóle jesteś, pajacu? Bohaterowie zawsze pozostają bezimienni. Ale zawsze mają jakiś pseudonim. Blond, James Blond, do usług. Co masz dla nas takiego, Jamesie Blondzie? Co niby na co ja mam? Pomóc?
co ja mam? O, moi kochani, ja tu dla was mam towar pierwszej klasy. Możecie sami podejść, zobaczyć. Na przykład, zakładamy okulary. Bierzemy to urządzenie, celujemy w nauczyciela, zapomina o sprawdzianie lub kartkówce. Ale czad! No nic. A to? Dzięki temu zapomni o pytaniu. Ale jak coś takiego zobaczy, jak się zdenerwuje, to przez 2 miesiące życia nie będziemy mieli. Spokojnie, na takie okazje mam to. Gaz pieprzowy w sprayu. Oczywiście dla siedzących w pierwszej ławce specjalne klamerki na nos. Wy nie macie się czego obawiać. Ale czas! Super! Czy nas na to stać? Po ile to? Spokój! Spokój, moi kochani, jest bezcenny. Za wszystko inne zapłacisz kartą Mastercard. Audycja zabierała, kochani, proszę. Przed użyciem zapoźnij się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Thank you.
pieluszki, szczerbą chorą moją głowę zrobi. Jest tyle różne dróg. Kolejny piękny marmurowy pomnik koło domu stoi. Już aż nie powiem, nie zapytam, przy radę wysłucha wyczernie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, będzie tam tak prawie jak wiem. I co ja robię to? Takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy, poza to się głowić. Z daleka słychać szum.